To niewykonalne. Będziemy razem robić różne rzeczy. Zobaczysz. Jesteś zabawna. Rozmawiasz z kwiatkiem. Hej, on jest bardzo delikatny. Czy to cię zabolało, mój śliczny kwiatuszku? Czy to cię zabolało, mój śliczny kwiatuszku? Co się stało? Dina ciągle ze mnie żartuje. A ty ciągle to samo. Cały dzień z tym twoim kwiatkiem. Przyznaj się, nie możesz bez niego żyć. Więc, a co z tobą? Z twoim rogiem i tarczą? To nie to samo. Mój róg jest bardziej zabawny. A moja tarcza się świeci. A poza tym, ja potrafię żyć bez tych rzeczy. W przeciwieństwie do ciebie i twojego kwiatka. Tak, ja też potrafię żyć bez mojego kwiatka. Okej, to może spróbujcie. Oto zasad. Przez cały tydzień Lisy i Didi będą was obserwować i sprawdzą, czy umiecie żyć bez swoich rzeczy. Kto wytrwa dłużej, wygrywa. Jeśli wygrasz, Rosie, dam ci moje bańki. Dam ci prycel, Dina, jak wygrasz. Mam wizję. Wygra ten, kto nie przegra. I przegra ten, kto nie wygra. To było magiczne, wspaniale. Zaczynamy z zawody. Dzień pierwszy bez ulubionych rzeczy. Witaj, piękne drzewko. Jak się masz? O, mój kwiatek jest przyjaźniejszy. Patrz, krzaczek, jak się czujesz? Jest tak cicho. Hej! O, Rety, nie mogę krzyczeć. Byłoby przyjemniej, gdybym mogła zadąć w mój róg. Jak się trzymasz? Tęsknisz za swoimi rzeczami? Ja za moimi wcale. O jakich rzeczach ty mówisz? Jak mam tęsknić, skoro nie pamiętam kwiatka, ani rogu, ani nic? O, no to świetnie. Tak trzymać, prawda? Tobie też z tego życzę, Dina. Miło cię było spotkać. Ciekawe, co robi mój mały kwiatuszek. Zawsze wieczorem czytam mu bajki na dobranoc. Jak nie zagram kołysanki na moim rogu, to wcale nie mogę zasnąć. Dzień drugi bez ulubionych rzeczy. Hej! Jak sobie radzisz? Dziś jest tak gorąco, prawda? Hej! Dina, co ty tu robisz? Nic. Byłam w pobliżu i pomyślałam, jak się mają Rysy i Didi. Tak, ja też. Hej, pozwolisz mi zerknąć na mój róg? Okej, ja też chętnie zobaczę. To nie może tak dalej być. Nie obchodzi mnie, czy przegram ten durny konkurs. Chcę mój kwiatuszek i mój świecący róg. Chcę mój róg i moją tarczę. Musimy mieć plan. Naszą misją jest wkraść się do jaskini i bezszelestnie odzyskać nasze rzeczy. A jak masz zamiar to zrobić? Przebiorę się za dostawcę pizzy i dam Rizzi i Didi pyszną pizzę, której nie będą mogły się oprzeć. W międzyczasie ty im odwrócisz uwagę, otworzysz szafkę i złapiesz nasze rzeczy. To jest super plan. Co? Tu nic nie ma! Nie! Oddajcie mi mój kwiatek i pizzę też. Potrzebuję moich ulubionych rzeczy. Wow! Nie możemy bez nich żyć. W głębi duszy jesteśmy do siebie podobne. Tak, nie możemy żyć bez rzeczy, które nas uszczęśliwiają. Żadna z nich nie wygrała. Jenna! Cry babies, magic tears. Świat przyjaciół magiczny przybył.
wszystko naprawi. O, Wendy, popatrz. Chwilka, jestem zajęta księżycem. Wendy, pomożesz mi stąd wyjść? Widziałaś kratery na księżycu? Wygląda, jakby miał oczy, prawda? Lady! Pokaż mi to. Jestem ekspertką od splotów. Jeśli to włożę tu, a to tu... Auć! Wendy, pomóż! Co robicie? Okej, zaraz was uwolnię. Uwaga! To jest fajne, bo można się kręcić jak na karuzeli. I można jeszcze szybciej. Ups, tam jest supeł. Wendy, pomożesz nam? Możesz rozwiązać ten supeł, proszę? Widziałyście, jak księżyc się uśmiecha? Au! 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 Wendy i jej księżyc. Ona ma ciągle głowę chmura. Nawet na nas nie spojrzy. Ona nie jest prawdziwą przyjaciółką. Myśli tylko o sobie, a nam nie pomaga. Czy możesz iść po misji? Nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Chcesz, żebym pomogła to naprawić? A wiesz jak? To chyba nie jest trudniejsze niż dyplom z astrofizyki, co? Kierownica idzie na górę. Ale to jest koło! Racja! Koło idzie na dół. Ile to powinno mieć kół? Ach, 4! Może ci pomóc? Tak, proszę. Ja to naprawię. Trzeba tylko poprzykręcać tutaj i trochę tutaj. Ja to naprawię. Nie bez powodu jesteśmy przyjaciółkami. Tada! Proszę bardzo. Możecie zawsze na mnie liczyć. Ha? To będzie tutaj, to tutaj, a to? Hej, może ci pomóc? Nie, dzięki. Już prawie skończyłam. Wyszło naprawdę super. Pomogę mojej przyjaciółce Lady. Musisz mi pomóc naprawić wózek. Jest beznadziejnie. Zobacz, co ona zrobiła z płotkiem. Nie! Zaraz je pozbieram. To jest tragedia. Korale. Ona próbuje nam pomóc, ale jak tak dalej pójdzie, to nas przywiąże do płotu albo koła. Powiedzmy jej, żeby przestała. Pomogę ci, moja kochana. Nie trzeba. Trzeba to wszystko naprawić. Dobra robota. Mój wózek działa. Dzięki, Missy. Powinna była poprosić cię o pomoc. Jestem beznadziejna. No, ja mam do tego talent. Możemy zawsze naprawiać rzeczy razem. Poza tym, nie jesteś beznadziejna. Jesteś ekspertką od gwiazd. I chciałabym cię od ciebie uczyć. Fajnie! Teraz możemy oglądać księżyc razem. To niesamowite! Wow! Wow! Nic się nie martw, Winnie. Ja to naprawię. Nie! Wow!
lody wielosmakowe. Ale gorąco. Może wejdziesz do mnie? Tutaj jest chłodniej. Nam nigdy nie gorąco. Nasza chmura nas przyjemnie chłodzi. Mam pewien pomysł, jak was schłodzić. To pośpiesz się, bo się zaraz ugotuję. Hej! Wow, zobacz, moja babeczka to lody. Mój wózek! Nie! Pyszny, prawda? Twoje lody są bardzo dziwne. Na wzgórzu fantazji jemy lody z różnych rzeczy. Bardzo je lubimy. Mój jest przepyszny. Chcesz próbować? Ale pyszny. Proszę. Ale pyszny. Jasne, że smakują jak babeczki, a nie jak coś innego. Wolałabym, żeby inaczej smakowały. Dobra, to może zmieszajmy moje babeczki z twoimi lodami. Zrobiłam kilka. Myślę, że jeśli połączymy je z tymi przedmiotami, otrzymamy lody dla wszystkich. Nowe smaki. Kapeluszowo-truskawkowe, truskapeluszowe, czekoladowo-butelkowe, czekobutla, balonowo-waniliowe, balonilowe. Ten smak jest bardzo oryginalny. A jaki odświeżający. Nazwy je mieszanka fantazji. Chodź! Przygotujemy lody, a ty je rozdasz. Przenieś się do mojego domku. I do mojego! I mojego! Teraz jak ja mam to wszystko dostarczyć? Mam dla ciebie niespodziankę, Connie. Okej, teraz spójrz. Jej! Popracowałam nad twoim wózkiem. Teraz możesz dostarczać nim lody. Tak! Najszybsza dostawa lodu. Robienie lodów to świetna zabawa. Lody, pyszne lody. Butonilowe, proszę. Zobaczmy, jak smakują z bębenkiem. Zrobię lody o smaku... tego. Ale fajne. Lody, 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 lody. Lody! Idę pojeździć na snowboardzie! No, to już wszystkie! To nie jest smak, który zamawiałam. Możesz zrobić więcej? Potrójny rożek! Gorąco mi! Koni, kiedy będą lody? Uwaga, uwaga! Potrzebujemy... Co się stało? No, nie mamy już żadnych rzeczy. Patrzcie, został nam frisbee. Nie idźcie! Potrzebuję tego frisbee! Wracajcie! Dziewczynki chcą więcej lodów! Daj mi to! Wszystko dobrze? Co się stało, Connie? Przesadziłyśmy chyba z tymi lodami. Connie była dla nas miła. Musimy się odwdzięczyć. Zróbmy jej niespodziankę. Pomożecie nam? Użyjmy naszych ulubionych rzeczy. I mieszanka fantazji. Zmieńmy je w lody. Wow! Jakie kolorowe! Ale duże! Connie, to dla ciebie. Jesteś wspaniałą przyjaciółką. To najpyszniejszy odświeżający lody na świecie. Magic Tears! To samoobsługowa lada z lodami. Jej! Jak ja mogłam na to nie wpaść? Nadal lubię te, które smakują jak różne rzeczy. Tłumacz
mowy zwierząt. Mówiłam, że Lua jest świetna. Z czego się śmiejecie? Lua opowiada najlepsze żarty w całej dolinie. Wow, to ja też chcę się pośmiać. Ja też. Ale ja nic z tego nie rozumiem. Ja też nie. Chcemy rozumieć, co mówi Lua. Uspokójcie się. Już czas odwiedzić naszego wróżbitę. Lina! Czekałam na ciebie. Czym mogę pomóc? Chciałybyś. Nic nie mów. Chciałybyśmy rozumieć, co mówi Lua. Chciałybyście rozumieć, co mówi Lua? Mam dla was dokładnie to, czego potrzebujecie. Nie to, nie to. Aha! Proszę bardzo. Hełm pełen słów. Wow, fajna nazwa. A te małe kryształy są prześliczne. Sprawdźmy go. No, Lua, powiedz nam jakiś żart. W dolinie nazywają mnie owcą. Dlaczego? Nie wiem. Świetne! Hej, Lucy, czy ona zostanie u nas na weekend? Tak, tak, proszę! Okej, no dobrze. Dlaczego ocean nie da się wysuszyć? Bo nie ma ręcznika! To było takie śmieszne. Nie z właściwy komediantka. No więcej żartów. Patrzcie. Jestem Marsjanką. To jest inwazja waszej planety. Ziemianie, uważajcie. Jestem robotem. Bip, bip, bip. A teraz mam wąsy. Lua, jesteś najśmieszniejsza na całym świecie. Skoro jesteś taka śmieszna, dam ci tego oto przepysznego loda. A ja ci dam tańczące bańki. A ja ci dmuchnę błyszczącym pyłem. Lua, 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 Lua. Lua, już idziemy. Zdejmij ten hełm. Nie chcę. Muszę występować. Jestem gwiazdą komedii, wiesz? Jesteś kim? Chcemy, żeby została jeszcze kilka dni. Jest taka zabawna. Ale ona musi wracać do domu. Och, Lucy, nie bądź taka. Pozwól jej się jeszcze pobawić. Okej, dobrze. Trochę za sobą zatęsknimy, okej? Pozwólcie, że wam przedstawię gwiazdę Lua! Artyści też kiedyś odpoczywają. Czekają na ciebie pod wielkim drzewem. Ale ja się teraz bawię. Chodź, pobawisz się kiedy indziej. Ale świetnie! Chcą cię zobaczyć w bawełnianej chmurce. Musimy ją znaleźć. Jakie było zakończenie żartu o strażaku? Już nie mogę. Chcę do domu. Tutaj jesteś. Lua, 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 Lua. Jeszcze jeden żart. Prosimy, robot. Chodź tutaj. Lua. Lua, Lua. Wszystko dobrze? Poczułam, że coś jest nie tak. Opowiadać więcej żartów. Chcę iść z tobą do domu. O, za bardzo cię naciskałyśmy. Tak? Ale to dlatego, że jesteś taka zabawna. Spędziłybyśmy z tobą cały dzień. Zdejmę ci ten hełm. Ona mówi, że jeszcze kiedyś wróci, ale teraz chce iść do domu spać. Lucy, obiecuję, że następnym razem lepiej zajmiemy się twoją Luą. Znam świetny żart.